Dzień dobry, Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o oszustwach na Blika. W studio witam Marcina Sikorskiego, kierownika zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego metody na Blika są tak bardzo popularne? Mówiąc o oszustwach na Blika, musimy tutaj się skupić na trzech takich cechach Blika, czyli on jest bezpieczny, jest szybki, jest łatwy. Nie wchodząc w aspekty techniczne, Blik jest bezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że jest to hasło, jest to kod, który jest generowany na czas jego życia jest 2 minuty, należy go potwierdzić w oddzielnym urządzeniu autoryzacyjnym dodatkowym kodem PIN. Ale z racji tego, że jest to rozwiązanie szybkie i łatwe, cyberprzestępcy wykorzystują ten fakt do tego, by nakłonić nas w szybki, tak żebyśmy w bardzo szybki sposób podjęli pewną akcję. I w związku z tym często jesteśmy zabiegani, tak, otoczeni różnymi sprawami, informacjami, klikamy. Nie chciałbym użyć słowa bezmyślnie, tak, ale klikamy w bezwiednie, tak, może bezmyślnie to nie, chociaż to jest prawidłowe słowo. Cyberprzestępcy do wyciągnięcia pieniędzy z banku wykorzystują bankomaty. Z chwilą, kiedy te pieniądze opuszczą bank, tak, zostają zmaterializowane w postaci gotówki, jakby odzyskanie ich jest praktycznie już niemożliwe. Jakie są najczęstsze scenariusze ataków? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że tych scenariuszy i wariantów jest ich bardzo dużo. Do najczęstszych należy dopłata do przesyłki typu DPD albo InPost. Zwłaszcza teraz w dobie pandemii, kiedy siedzimy w domu, dokonujemy zakupów online'owych, tak? No i w związku z tym cyberprzestępcy wykorzystują ten fakt, wysyłając nam SMS-y podszywające się pod takie firmy, tak? Kolejną rzeczą to jest bardzo popularne w ostatnim czasie oszustwo na pracownika banku albo generalnie oszustwo na pracownika instytucji zaufania publicznego. Tutaj ten atak jest oczywiście, tak jak wspomniałem, one są w wielu wariantach, ale tutaj przestępca wchodzi w interakcję z potencjalną ofiarą. No i poprzez różne techniki manipulacji wpływa na tą ofiarę po to, żeby wykonała odpowiednie czynności. I w ogóle jakby ta forma, to o czym teraz wspomniałem, ta forma ataku szeroko, tak, czy ogólnie mówiąc, nazywa się scamem. Czyli wpłynięcie na potencjalną ofiarę, zbudowania zaufania po to, żeby ta dana osoba wykonała pewien zestaw czynności. I ten zestaw czynności zazwyczaj sprowadza się do tego, że wprowadzamy swoje poświadczenia, dane do logowania na przykład z bankowości elektronicznej. Dodatkowo właśnie wysyłane są SMS-y z prośbą o autoryzację. My nie czytamy tego, tak? Albo tak jak powiedziałem, w pośpiechu często nie spojrzymy na jakąś literówkę. Akceptujemy, przekazujemy na przykład właśnie takie kody SMS-owe do autoryzacji, no i jakby nieszczęście jest gotowe, tak. I na koniec jeszcze zapytam, jak się chronić przed takimi atakami i co zrobić, jak już zostaniemy zaatakowani? Pierwsza podstawowa rzecz, i to jakby każdemu powtarzamy, zachowaj spokój. Z chwilą, kiedy mamy podejrzenie, że nastąpił atak lub nawet zostaliśmy zaatakowani i skutecznie zaatakowani, to po pierwsze właśnie zachowaj spokój, zgłoś sprawę do banku, żeby zabezpieczyć kanały, wszelkiego rodzaju kanały elektroniczne, zgłoś sprawę na policję. Przede wszystkim to, co radzimy, to czytać ze zrozumieniem treści, które się pojawiają w naszych smartfonach, tak, treści dotyczące autoryzacji operacji, które są wykonywane na naszych kontach. Ważnym elementem jest to, że przestępcy na przykład wykorzystują skradzione poświadczenia w mediach społecznościowych i próbują się właśnie uwiarygodnić w naszych oczach. Więc jeśli ktoś poprosi nas ze naszych znajomych, żeby na przykład przelać mu pieniądze albo poprosi o kod BLIK, bo potrzebuje pieniędzy, bo jakaś ma sytuację, że tak powiem, podbramkową, dokładnie tak, to powinna nam się zapalić lampka, zastanowić się najlepiej oddzielnym kanałem,
zweryfikować, czy rzeczywiście ta osoba, za którą się podaje, czy jest to nasz znajomy, czy rzeczywiście jest w takiej sytuacji, że powinniśmy jej, że powinniśmy jej pomóc w takiej formie. Tak? Czyli czy on na przykład, rzeczywiście to on prosi o pomoc. Dokładnie tak, dokładnie tak, bo tak jak powiedziałem, przekazując kod BLIK do, czy w ogóle przekazując kody do autoryzacji, no potencjalnie narażamy się na utratę środków finansowych, tak? Dziękuję serdecznie za rozmowę. Proszę Państwa, bądźmy ostrożni i bądźmy czujni. Dziękuję za to, że Państwo byliście z nami. Do zobaczenia.